Cześć, ja jestem Zuza i witam Cię na moim kulinarnym kanale. Jako, że niedługo są walentynki, postanowiłam pokazać Wam przepis na brownie w kształcie serca. Jak wiecie, przez żołądek do serca, dlatego jeżeli macie ukochaną osobę, którą chcecie uwieść albo uszczęśliwić w ten dzień zakochanych, jest to świetny przepis. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczynajmy! Tutaj mam wszystkie składniki. Nie martwcie się, ponieważ pokażę Wam proporcje w opisie. Będzie to prosty przepis, natomiast ja dzisiaj zrobię troszkę więcej ciasta, żeby nie tylko zrobić brownie w kształcie serca, ale też wypełnić drugą brytwankę brownie i poczęstować moich bliskich. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od wysmarowania blaszki masłem. Najlepiej wyciąć sobie serduszko z papieru do pieczenia, żeby idealnie pasowało do naszej foremki. Czyli tak jak już wspominałam, pierwszym krokiem będzie wysmarowanie foremki masłem. Teraz do blaszki wysmarowanej masłem wkładam papier do pieczenia i próbuję go tak jakby przykleić. Dodaję jeszcze tutaj boki. Po przyklejeniu papieru do pieczenia jeszcze raz obsmarowuję wszystko masłem. Odkładam na bok. Kolejną rzeczą, której będziemy potrzebować, jest gorzka czekolada 80% bardzo dobrej jakości. Będziemy potrzebować około 230 gram oraz dodajemy do tej czekolady 1/4 kubeczka kakao oraz tajny składnik, 1 łyżeczkę kawy sypanej. Do tego wszystkiego dodaję 1 1/4 kubeczka roztopionego masła. I kiedy wszystko zaleję gorącym masłem, mieszam. Mam 2 kubeczki cukru białego oraz 0,5 kubeczka cukru trzcinowego. Do tego cukru dodaję domowej roboty aromat waniliowy. Teraz tak, ten cukier z aromatem przesypuję do robota kuchennego. Kolejnym krokiem będzie ubijanie cukru z jajkami. Będę dodawać jajka stopniowo, jedno po drugim. I kiedy dodam już wszystkie jajka, będę miksować to przez około 10 minut, żeby masa była puszysta. Kolejnym krokiem będzie przelanie bardzo delikatnie czekolady rozpuszczonej z masłem do miksującej się masy. Będziemy potrzebować 1 szklankę mąki, 0,5 szklanki kakao oraz 1 łyżeczkę soli. I będziemy przez sitko przesiewać mąkę z kakaem. I teraz za pomocą łopatki bardzo delikatnie mieszam masę z mąką. Dlaczego robię to delikatnie? Żeby nasza masa nie opadła i była cały czas puszysta i miękka. To już jest gotowa. Jak widzicie, wygląda fenomenalnie. I za chwilę będę przelewać część tej masy do mojej foremki w kształcie serca. Tak przelaną masę wkładam do piekarnika w 180 stopniach na 20 minut. Po 20 minutach wyjmuję nasze serduszko i upuszczam je. Raz, dwa, trzy. I wkładam je jeszcze na 15-20 minut do piekarnika. Wchodzę. Tak prezentuje się gotowe brownie w kształcie serca. Zobaczcie, jakie piękne. Czyż to nie jest idealny prezent na walentynki dla ukochanej osoby? Wygląda cudownie, słodko i bardzo romantycznie.
Natomiast nie mogę go rozkroić, ponieważ jest to prezent dla mojego chłopaka. I pokażę Wam za chwilę, jak wygląda brownie w środku. Tutaj piekę kolejne w brytwance, więc zobaczycie za chwilę efekt końcowy. Brownie wystygło. Teraz będę testować, czy jest dobra. Jak widać, zmieniałam trochę swój look. Miałam dużo wolnego czasu, czekałam, aż brownie wystygnie i będzie idealne do jedzenia. Teraz spróbuję i ocenię, czy na pewno nadaje się na walentynkowy wieczór, a raczej na deser. Pyszne, delikatne, mokre i mocno czekoladowe. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że uda Wam się odtworzyć przepis, który Wam podałam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.